dzień 22, wieczór, Mateusz 18:1-5. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto więc się uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Z Ewangelii Świętego Marka 10:13-16. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Rozważanie. Jezu, przypominasz mi, że jestem Twoim dzieckiem, że troszczysz się o mnie jak najlepszy ojciec i chcesz, abym o tym pamiętał mimo mojego wieku. I chcesz mojej prostoty, mego zaufania i dzielenia się z Tobą wszystkim, co mnie spotyka, bo chcesz mieć mnie u siebie w Twoim królestwie. Rachunek sumienia. Boże Ojcze, dziękuję, że mogę zwracać się do Ciebie, Ojcze. Dziękuję, że mnie kochasz, że pragniesz mnie mieć w niebie. Jezu miłosierny, przepraszam Cię, że tyle razy zapominam zwracać się do Ciebie z dziękczynieniem, a nawet z prośbą o pomoc, bo tak przyzwyczaiłem się do swojej samodzielności. Czy masz dziecięcą ufność i dziecięcą miłość w stosunku do Boga? Jak często mówisz Bogu Ojcze? Duchu Święty, napełnij moje serce dziecięcą miłością, ufnością, pokojem i radością. Jezusie Maryjo, Józefie Święty, kocham Was. Ratujcie duszę. Święta Maryjo, pokorna służebnico Pana, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.